Dzień dobry. Naszym gościem jest Konstanty Radziwiłł, kandydat na senatora Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Dzień, Dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Cytat na początek: Porozmawiajmy publicznie o naszych drogach do polityki, poglądach, spojrzeniu na Polskę i propozycjach programowych. To tak napisał pan do Romana Giertycha, proponując debatę jako debatę z rywalem o miejsce w senacie. Będzie to debata? No to zależy. Bo w tym całej jest ambaras, żeby dwoje chciało naraz. To jaka dwóch. jest odpowiedź Romana Giertyna? Nie, nie ma tej odpowiedzi. Wciąż pan czeka? Nie ma, no czekam. Nie, myślę, że, że w ogóle brakuje rozmowy przede wszystkim na temat właśnie propozycji programowych, bo, bo no, jest teraz taki wyścig i, i, i jakiś rodzaj festiwalu różnego rodzaju, prawda, prezentacji tych polityków czy kandydatów na polityków, a brakuje rozmowy na temat na tematy ważne. A myślę, dlaczego że... proponuje pan tę rozmowę właśnie Romanowi Giertychowi, a nie innym kandydatom w okręgu, a w sumie jest sześć osób z panem licząc? Dlatego, że mm, wprawdzie nieformalnie, ale wszystko wskazuje na to, przynajmniej ja mam takie wrażenie, że Pan mecenas Giertych jest popierany przez Platformę Obywatelską Obywatelski o... Komitet Wyborczy Wyborców Roman tak, tak, Giertyka ja, ja wystawia tak, ja, w tych ja wyborach. Wiem, oczywiście, natomiast, natomiast wszystko wskazuje na to, że jeśli Platforma w końcu jedna z dwóch najsilniejszych partii w tym, w tym okręgu nie wystawia swojego kandydata, a mówi się, że w jakiś sposób popiera właśnie tego. No to... Politycy platformy w tym studiu mówią, że to nie jest ich kandydat, to nie jest kandydat Aha. platformy, to nie nasz elektorat. No Ja wiem, że ja wiem, że na ten temat była dyskusja w platformie, nawet bardzo burzliwa i to nie moja sprawa, bo to są wewnątrzpartyjne rzeczy, ale one były tak publiczne, że, że wszyscy wiemy o tym, że że to nazwisko padało wśród osób popieranych przez tę partię, no do końca jak to jest, nie wiem, no ale między innymi o tym warto porozmawiać. Bo... A z Moniką Płatek nie warto porozmawiać? Z Robertem Smoktunowiczem? Z Ireneuszem Kazerą czy Krzysztofem Jaszczakiem? Nie, nie, no ja jestem ja jestem zdania, że w ogóle rozmawiać trzeba. Zresztą z panią profesor Płatek już spotkaliśmy się w studiu TVN i, i taka mini debatka się odbyła, także... To... Jestem gotów spotykać się z każdym. Oczywiście. To dziś spotykamy się z Panem i z Panem rozmawiamy. Bardzo dziękuję. Za to. Na początku roku mówił Pan, Panie Doktorze, że za to, co się dzieje w służbie zdrowia, winę ponoszą politycy, bo to, jak Pan mówił, oni zdecydowali, że ogromne zadania mają być wykonywane za stosunkowo małe pieniądze. No teraz Pan przechodzi na tę drugą stronę, więc pytanie o to, jak te pieniądze zdobyć dla służby zdrowia większe, bo rozumiem, że tego Pan oczekuje. W kampanii prezydenckiej mówił Pan, nie da się uzyskać przyzwoitego, poziomu opieki, a także bezpieczeństwa pacjentów bez dodatkowego finansowania. No, no to tutaj nic nie zmieniam. Finansowanie tych... dodatkowe, czyli jakie w takim razie? Są pewne standardy międzynarodowe i trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że jesteśmy w Europie w XXI wieku i oczekiwania Polaków są... No... W stosunku do służby zdrowia, no plus minus takie jak w innych krajach. I oczywiście można powiedzieć tak, mamy dwie strony równania. Po jednej stronie nakłady, po drugiej to, co się nazywa koszykiem świadczeń gwarantowanych. I teoretycznie można by ten koszyk kroić, prawda? Ale koszyk składa się z tego, co jest w plus minus potrzebne i oczywiste właśnie w XXI wieku w Europie. To jak zdobyć więcej pieniędzy zatem, na te świadczenia, tak. które nam się należą? Znaczy, ja powiem w ten sposób: ja nie jestem specjalistą od finansów. Ale wiem na pewno, że nie da się zrealizować zadania, które przyjęła Polska na siebie, państwo polskie przyjęło na siebie, to znaczy zaoferowania publicznego systemu opieki zdrowotnej. Co więcej, nie wyobrażam sobie, żeby można było to zadanie właśnie w jakiś istotny sposób okroić. A zatem należy się rozejrzeć dookoła. No i takim miernikiem międzynarodowym miernikiem tego jak państwo traktuje ochronę zdrowia na, na liście priorytetów? W którym miejscu jest? no To jest odsetek produktu krajowego brutto, który ze środków publicznych przeznaczany jest na ochronę zdrowia. I w Polsce on waha się w granicach około 4%, czasem trochę mniej, czasem trochę więcej. W zasadzie od wielu lat to się nie zmienia. W zachodniej Europie, gdzie produkt krajowy brutto jest o wiele wyższy, ten odsetek jest w granicach 10%, nawet powyżej 10%. I pan Ale mówi, że 6% PKB dlaczego byłoby 6? jakoś przyzwoicie i można by to zrobić w 2-3 lata. Tak, dokładnie tak. A przeliczając to na liczby, jest... dlaczego, na liczby tak, to, jest to, kilkadziesiąt to ile... Miliardów. No właśnie, w 2-3 lata jesteśmy w stanie znaleźć kilkadziesiąt miliardów złotych dodatkowych pieniędzy na służbę zdrowia? Panie redaktorze, ja zawsze odpowiadam w ten sposób. Skoro Czesi mogą... No to chyba my też, prawda? I jeżeli Pan mnie pyta, skąd to wziąć, to ja powiem tak, ja jestem raczej od ochrony zdrowia niż od finansów, natomiast jeżeli jest możliwe wydawanie mniej więcej 6% albo nawet więcej niż 6% w krajach o podobnej historii, o podobnej zamożności, takich jak właśnie Czechy, Słowacja, Węgry. To znaczy, że te pieniądze po prostu trzeba rozłożyć inaczej, bo my mówimy o odsetku, a nie o pieniądzach, które mają się wziąć z księżyca. To jasne. Do polityki zachęcił pana Jarosław Gowin i on, także jego Polska razem, zanim dołączyła do prawa i sprawiedliwości, zgłaszał takie hasło opłata rejestracyjna za wizytę u lekarza, za wizytę u specjalisty 5 zł. Za takim rozwiązaniem zagłosowałby pan w Senacie? Z całą pewnością to nie jest metoda na pozyskanie dodatkowych, istotnych środków i jeżeli mamy osiągnąć te 6%, to mówię cały czas o środkach publicznych, a nie prywatnych. Problem współpłacenia to problem zupełnie inny i nie należy go mieszać z dodatkowymi, dodatkowymi nakładami. Jeszcze raz powtarzam, to jest kwestia priorytetu. Jeżeli zapytamy na ulicy człowieka, co dla niego jest wśród zadań państwa najważniejsze, to prawdopodobnie duża część z nas wymieni ochronę zdrowia jako pierwszą. To jasne. I, w i i żeby służba zdrowia świetnie no tak, działała, ale, ale pytanie, jak znaleźć na to pieniądze? Podnieść składkę, odpowiedzialnie, składkę zdrowotną? No, a to dotyka pan drugiego tematu, to znaczy kwestii, czy w Polsce ma być system ubezpieczeniowy uprawnień do ochrony zdrowia i Prawo i Sprawiedliwość, mówiąc o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, który jest biurokratycznym, bardzo utrudniającym pracę, takim, takim utrudniaczem stosunków między pacjentem a placówkami opieki zdrowotnej, czy wprost między pacjentem a lekarzem ale również wydaje się, że anachroniczne jest to, co mamy w Polsce w tej chwili, to znaczy, że pacjent, który czy osoba, która płaci składkę ubezpieczeniową jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych, a osoba, która nie płaci, nie jest uprawniona. Nie wiem, czy pan wie, że obywateli polskich, którzy są na liście tych nieuprawnionych, jest prawie 2,5 miliona. Wiem i dlatego chcę zapytać, jeśli dołożymy jeszcze 2,5 miliona osób, którym się należą wszystkie świadczenia, jak pan proponuje, czy nas naprawdę na to w tym momencie stać, żeby Dobić w dwa lata do 6% PKB wydatków na służbę zdrowia. Wie pan, taka dosyć zadziwiająca sytuacja wygląda w ten sposób, że te osoby w momencie, kiedy chorują, no powiedzmy, niezbyt ciężko, to rzeczywiście mają ogromny problem z dostępem do świadczeń zdrowotnych. Natomiast kiedy dzieje się z nimi coś strasznego, to i tak. Spada to na barki władzy publicznej i wydatków publicznych, ponieważ trudno sobie wyobrazić, żeby w Polsce ludzie umierali na ulicach, prawda? A zatem, a zatem wbrew pozorom, czasami, jak dobrze policzyć, to się okazuje, że wydawanie pieniędzy na normalną opiekę zdrowotną dla tych osób nieubezpieczonych, na przykład tych młodych ludzi, którzy są zmuszeni do pracy na umowie o dzieło albo w ogóle umowie ustnej, nielegalnej, tak zwanych umowach śmieciowych, hmm. objęcie ich opieką. W ogólnym rozrachunku nie tylko jest po prostu w porządku w stosunku do nich jako obywateli Polski, ale także opłaca się. To może w takim razie powrót do tego, co, nad czym pracował i co proponował profesor Ryliga jeszcze w 2007 roku przed wyborami. Wtedy mówił tak: wycenimy wszystkie usługi medyczne i jedne będą bezpłatne, zapisane w koszyku świadczeń gwarantowanych, a inne będzie można dokupować. To były prace nad dodatkowymi ubezpieczeniami zdrowotnymi. No to, jest, to jest oczywiście dyskusja na temat tego, co, co, co państwo powinno w ramach bezpieczeństwa zdrowotnego gwarantować obywatelom. I myślę, że, że ta dyskusja jest potrzebna, ponieważ być może, mimo że powiedziałem, że zasadniczo koszyka świadczeń gwarantowanych ciąć nie należy, to trzeba zrobić przegląd i być może jednak pewne rzeczy można z niego wyjąć i uznać, że one nie są tym, co państwo musi gwarantować każdemu. Ale nie sądzę, żeby tutaj udało się uzyskać jakieś istotne. Istotne oszczędności i, i, i z całą pewnością właśnie, znaczy wie pan, no kwestia nakładów jest kwestią, jest, to jest kwestia odpowiedzialności, dlatego mówię o mapie drogowej dochodzenia do tego i nie da się tego zrobić z dnia na dzień, ale no i, w ciągu już, dwóch, trzech lat na pewno tak. Już kilka lat temu jako szef lekarskiego samorządu mówił pan, społeczeństwo musi usłyszeć prawdę, że państwa nie stać na finansowanie całości opieki medycznej. Powtórzy pan te słowa dzisiaj w kampanii wyborczej? Nie stać dzisiaj, dlatego że pieniędzy jest za mało, ale to znaczy, że żeby było stać, to tych pieniędzy trzeba po prostu dosypać. Myśli Pan, i... że będzie taki Nie moment, tak. kiedy będzie stać nas na wszystko? Nie, na wszystko na pewno nie. Na pewno nie. I myślę, że, że to jest kwestia uczciwego postawienia sprawy, ale wie pan, to, to, to znaczy wszystko, nie wszystko to są, to są słowa, które mało znaczą, prawda? Chodzi o to, żeby wszyscy byli bezpieczni, a dzisiaj na przykład nie są, dlatego że formalnie rzecz biorąc należy nam się wszystko albo prawie wszystko, ale faktycznie zderzenie z tym systemem polega na tym, że okazuje się, że owszem, należy nam się, ale na przykład za pięć lat. Co się stanie z pakietem onkologicznym, jeśli prawo i sprawiedliwość będzie rządzić? Wie pan, z całą pewnością nie będzie w służbie zdrowia rewolucji, i oczywiście w tym wszystkim trzeba się poruszać niezwykle delikatnie, a zwłaszcza w takim obszarze, jakim jest onkologia, gdzie ludzie po prostu zmagają się ze śmiercią. Prawda? Ale zna pan stanowisko naczelnej Rady Lekarskiej z zarzutem niekonstytucyjności tego pakietu i takie uzasadnienie, sugerowane przez Ministerstwo Zdrowia segregowanie chorych według ważności choroby i kierowanie ich lub nie do dalszej diagnostyki, jest nie do przyjęcia. No oczywiście, że jest nie do przyjęcia, zwłaszcza że pakiet onkologiczny segreguje nie tylko chorych onkologicznych i nieonkologicznych, ale chorych onkologicznych różnego typu i to są rozwiązania zupełnie nie do przyjęcia. Zresztą to trzeba uchylić przepisy przy... o pakiecie onkologicznym. Wie pan, no już dzisiaj deklaruje to obecny minister pan profesor Zembala, także całkowite uchylenie przepisów tak pakietu mówiąc, onkologicznego. Wiem, co... Tak, prawdę mówiąc, nie wiem co on deklaruje. Bo ja nie bo mówi, słyszałem, że więc może pan mówi, więcej, że będą zmiany, ale zmiany. ale ale, ale jakie zmiany Kosmetyczne to ciągle... być, może, tego, być może, tego nie być wiemy. Może. Z całą ale pewnością, na pewno nie ma mowy o uchyleniu. Z, nie, z całą pewnością każdy chory powinien dostać takie, taką opiekę, jak, jaka wynika z jego stanu zdrowia. I oczywiście chorzy onkologicznie muszą być tutaj traktowani w sposób specjalny, ale nie dlatego, że mają chorobę, która w klasyfikacji międzynarodowej zaczyna się na jakąś literę, tylko po prostu ze względu na ich określony stan indywidualną, sytuację itd. i tak dalej. I choćby ta, ta, większość, większość pacjentów wie, co to znaczy, jeżeli lekarz na skierowaniu pisze CITO. To, jeszcze to znaczy Jeszcze na, na króciutko Panie doktorze, jak sprawić, by na tysiąc mieszkańców przypadało w Polsce nie pięć, pięć i pół pielęgniarki, jak dzisiaj, ale osiem, jak w Czechach, o których mówiliśmy? No To jest to jest jedna z podstawowych spraw obok pieniędzy. To są kadry. Lekarzy też brakuje, a pielęgniarek brakuje dramatycznie, a z czasem będzie brakować coraz gorzej. Co zrobić, żeby tak nie było? To musi być pakiet. To nie, to nie może być tylko kwestia podwyżki. To musi być pakiet dotyczący sposobu zatrudnienia, niezatrudniania, znaczy odejścia od, od tego, co widzimy również w innych dziedzinach, to znaczy różnego rodzaju umów śmieciowych, nieprzestrzegania zasad czasu pracy itd. Tak tak Ale żeby osiągnąć Zaanferowania... poziom <laughs> Musielibyśmy mieć o 100 tysięcy więcej aktywnych zawodowo-pielęgniarek Dlatego mówię o pakiecie. Dlatego mówię o pakiecie po prostu, żeby ten zawód stał się atrakcyjny. Atrakcyjność zawodu nie polega tylko, oczywiście polega także i być może przede wszystkim na odpowiednich płacach, godnych płacach, ale także klarownej ścieżce rozwoju zawodowego. To jest w zawodach medycznych niezwykle ważne. Specjalizacji, szkolenia i tak dalej. Właśnie atrakcyjnych zasad zatrudnienia pod względem czasu pracy, dla młodych kobiet, które mają dzieci, a także odpowiednich płac. I płac nie tylko pielęgniarek, ale także innych pracowników, którzy, którzy poza lekarzami i pielęgniarkami w służbie zdrowia pracują i oni też muszą być odpowiednio wynagradzeni. Konstanty Radziwił, kandydat na senatora Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję za rozmowę. Marcin Zaborski, do usłyszenia.